Cześć, jestem Ania. Ostatnio pokazywałam Wam, jak uczesać sobie dwa warkocze dobierane bokserskie. Dzisiaj także zrobimy dwa warkocze, ale tym razem będą to warkocze z dwóch pasm. Uważam, że jest to o wiele prostsza opcja niż zwykłe warkocze, więc jeżeli na przykład nie umiecie warkoczy, to możecie spróbować robić te. Warkocz nazywa się warkoczem lina, z angielskiego rope braid. Mogliście o nim słyszeć. A jeżeli nie, to zapraszam do oglądania. Wszystko postaram się dokładnie wyjaśnić. Ja już wydzieliłam sobie przedziałek na środku. Jeżeli nie wiecie, jak to robić, to w ostatnim filmie o warkoczach bokserskich dokładnie pokazywałam tutaj gdzieś, wyświetliłam się link do tego filmu. Pokazałam, jak to zrobić też samemu, więc jeżeli nie potraficie, to odsyłam właśnie tam. Będziemy zaplatać pierwszy warkocz o tutaj, więc drugą stronę zwiążę gumką, żeby włosy mi nie przeszkadzały. Wydzielam niewielkie pasmo włosów. Dzielę je na dwie części. Nazwijmy je stroną zewnętrzną i wewnętrzną. Stronę zewnętrzną delikatnie przekręcam do siebie i przekładam na drugą stronę. Teraz robię to samo z byłą stroną wewnętrzną. Strona wewnętrzna przeszła pod stroną zewnętrzną i teraz ją będę zwijać. Zwijam ją do siebie i przekładam na drugą stronę. Tak wyglądają pierwsze dwa ruchy. Teraz dochodzi ostatni krok, czyli dobranie włosów. Dobierać włosy będziemy tylko z jednej strony, czyli ze strony zewnętrznej. Zobaczcie. Dobieram włosy do strony zewnętrznej, łączę oba pasma i przykręcam je do siebie, a przekładam na drugą stronę. Znowu wydzielam pasmo, razem przekręcam je razem do siebie, kilka razy do siebie, przekładam na drugą stronę. Po tej stronie nic nie robię. Wydzielam pasmo, dodaję, przekręcam razem i przekładam na drugą stronę. Cały czas powtarzam te ruchy. Biorę razem, dokładnie ściskam i przekręcam. Dodaję włosy do siebie i przekładam. Dlaczego tak ważne jest to kręcenie do siebie? Ponieważ ja tutaj kręcę do siebie, a przekładam w drugą stronę, czyli jeżeli zwiążę splot gumką, to on mi się nie rozluźni. Zaraz zobaczycie, jak już będę przy końcówce włosów, do siebie, wszystko ściskam bardzo mocno i przekręcam. Wydzielam pasmo do siebie i przekładam. Ważne jest, żeby nie pomylić tych stron właśnie, w które się przekręca. Żeby tutaj nie przekręcać od siebie, tylko właśnie do siebie, a przekładam na drugą stronę. Fajne jest też to, że tutaj nie trzeba dobierać włosów z dwóch stron i że są tylko dwa pasma, więc jest mniejsza szansa na zgubienie się, ponieważ tutaj kontrolujecie tylko dwa pasma. Dokładnie przekręcam mocno, przekładam. Tutaj ostatnie dobranie włosów, przekręcam, przekładam. Jeżeli skończyły się już włosy do dobrania, to po prostu tylko robię twist do siebie, przekładam na drugą stronę, twist do siebie, przekładam na drugą stronę. Bardzo ważny jest ten twist, żeby o nim nie zapomnieć, bo wtedy warkocz nam się rozluźni, splot właściwie, przekładam i tak aż do samych końcówek włosów. Końcówkę włosów spinam małą elastyczną gumeczką. Teraz zobaczcie, warkocz troszeczkę się rozluźni, ale cały czas trzyma pierwotny kształt. Jest troszeczkę rozluźniony, ale jak widzicie, dzięki temu przykręcaniu do siebie nie rozluźnił się całkowicie i jest to naprawdę oryginalny splot.
Pierwszy splot jest gotowy, teraz zabieramy się za drugi. Tutaj będziemy powtarzać wszystkie kroki tak samo jak przy pierwszym warkoczu. Przekręcam do siebie pasmo, przekładam na drugą stronę, do siebie pasmo, na drugą stronę. Te dwa pierwsze kroki są bez dobrania włosów i już tutaj zaczynamy dobierać włosy. Czyli do siebie przekładam. Dobieram włosy do siebie i przekładam na drugą stronę. Dobieram włosy do siebie na drugą stronę. Teraz już widzicie, dlaczego warkocz nazywa się warkoczem liną. Swoim kształtem przypomina linę. Przekręcam i na drugą stronę. Do siebie i na drugą. Staram się wszystko jak najmocniej ściskać, żeby warkocz nie wyszedł za luźny. I tutaj już tylko zakręcam i przekładam włosy. Spinam gumką. I tak prezentują się gotowe warkocze. Mam nadzieję, że poradnik, jak i warkocze Wam się podobają. Jeżeli szukacie więcej tutoriali na różne fryzury, to zapraszam do innych moich filmów. Ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.